zdrowym ciele zdrowy duch. W związku z tym chcemy, żeby nasi seniorzy jak najdłużej w zdolności do samoobsługi dawali nam radość, tak jak tutaj dzisiaj. I rzeczywiście od 6 lat przygotowujemy w pięknym obiekcie z tego Arena Olimpiadę. Ze wszystkimi szykanami, z wniesieniem flagi olimpijskiej, z rozpaleniem znicza olimpijskiego przez olimpijczyka. Co roku jest to inny olimpijczyk i co roku coraz więcej środowisk z Opola i z całego województwa chce wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Tak naprawdę mamy też gości z zagranicy, czyli przyjechali do nas też seniorzy z Czech. Nasi seniorzy dzisiaj będą mogli rywalizować ze sobą w kilku różnych konkurencjach, w tym takie, które będą wymagały od nich trochę sprawności. Będą też musieli rozwiązać rebus. Będą także bawili się z piłkami, będzie to slalom, także dla każdego coś miłego. Myślę, że rzuty do celu cieszą się olbrzymią popularnością i seniorzy bardzo to lubią, więc już kilka takich konkurencji było, więc mam nadzieję, będą się wszyscy bardzo dobrze bawili. My się bardzo cieszymy, a oczywiście no tutaj największe zdanie należy do seniorów. Bardzo dobry pomysł, oby tak dalej było. Uczestniczę od początku, kiedy jest organizowane. Jestem bardzo zadowolona, seniorzy się wspaniale bawią. Podnosi ich sprawność fizyczną, zachęca do rozwijania tej sprawności fizycznej. Tak, oby tak dalej było. Zachęcamy innych do uczestnictwa. To jest przede wszystkim zabawa. Fantastyczne wydarzenie, bo starsi ludzie, nasi seniorzy są bardzo aktywni i widać, to dzisiaj będą rywalizować się w sportowej rywalizacji, nie byle jakiej rywalizacji, bo olimpijskiej. Choć oczywiście wiemy, że to nasza lokalna olimpiada, to jednak jej otwarcie zrobiło na mnie ogromne wrażenie, aż wzruszyło, widząc jak było przygotowane z prawdziwym zapalaniem znicza olimpijskiego, więc myślę, przed nami dobra zabawa dla seniorów. Przy okazji my też postaraliśmy się coś wspólnie zrobić z nimi, porywalizować, także dobra zabawa, dużo sportu i dużo zdrowia i optymizmu przede wszystkim. Warto na tych seniorów popatrzeć, ten optymizm dla siebie wziąć i na co dzień trzymać z sobą. Była rozgrzewka sportowa, gdzie wszyscy mogli się do konkurencji przygotować. Był pokaz laser show. Przed nami jeszcze jedna przerwa, myślę, w rytmach też tanecznych. Oprócz tego dla wszystkich uczestników przygotowany został poczęstunek. W holu również można zobaczyć, jak wygląda motocykl żużlowy. Można też skorzystać z porad Narodowego Funduszu Zdrowia i innych naszych partnerów, którzy się w tą akcję włączyli. W tym roku też zadbaliśmy bardziej niż zwykle o widownię. Mamy bardzo dużo konkursów dedykowanych widowni, bardzo dużo nagród dla osób, które przyszły kibicować, a więc mamy konkurs na najlepiej ubranych seniorów, którzy kibicują, na najlepsze okrzyki, na najlepsze banery. Będziemy nagradzać tych, których cała grupa przyszła w obuwiu zmiennym, bo to też jest dla nas bardzo ważne, żeby szanować ten obiekt i pracę innych. Także przed nami no nie tylko dobra zabawa, ale też naprawdę poważne konkurencje. Wśród seniorów, którzy biorą udział w konkurencjach, ale również wśród seniorów, którzy siedzą na widowni, są też byli sportowcy. To są osoby, które były przez wiele lat związane ze sportem, a więc bardzo chętnie biorą udział w takim przedsięwzięciu.